Cześć, witajcie, z tej strony Piorun, naczelny inżynier tej miejscowości. Dzisiaj rozmawiałem z mechanikiem u mnie w pracy, tak sobie gadaliśmy i wpadłem na taki zajebisty pomysł. Po prostu w głowie stworzyłem nowy typ reaktora biologicznego, a działałby na tej zasadzie, że byśmy mieli tam ogólnie beczkę wykonaną z kwasówki 200-litrową, którą byśmy obłożyli dookoła ogniwami Peltiera. Ogniwo Peltiera działa na tej zasadzie, że mamy stronę chłodną i stronę ciepłą. Stronę chłodną należy przyłożyć właśnie do źródła ciepła, ale stronę gorącą musimy nałożyć pastę termoprzewodzącą i jakiś rodzaj radiatora, żeby to ciepło było odprowadzane, bo jeżeli nie będziemy tego robić, to po prostu spalimy ogniwo. Znaczy nie spalimy, ale uszkodzimy je i to już jest problem. Jedziemy dalej. Obłożymy taką beczkę z kompostownikiem dookoła ogniwami Peltiera. Jedno ogniwo Peltiera daje 12 V, więc łącząc je szeregowo ze sobą uzyskamy bardzo wydajne źródło mocy. Zaraz ktoś się spyta, po co to? Dajmy na to, dochodzi w waszej miejscowości do jakiejś awarii prądu, wichura zrywa kable, czy ogólnie jest jakiś problem, bo nie ma paliwa do elektrowni. Proste ten. No i wy macie trawnik, roślinki jakieś na ogródku, warzywka, coś tam się zgniło, wrzucacie do tej beczki, a bakterie w środowisku beztlenowym wytwarzają nie dość, że metan, to jeszcze wytwarzają ciepło podczas tego rozkładu materii biologicznej, co powoduje podgrzewanie, a te podgrzewanie, czyli energia cieplna, jest przekazywana na obudowę tej beczki z kwasówki, a dalej na ogniwa Peltiera, które wiadomo w jaki sposób wytwarzają energię elektryczną i dzięki czemu macie prąd w domu i przy okazji jednym na przykład paliwo do samochodu na wodór, ale ten wodór właśnie nie znaczy nie wodór, tylko metan. Metanem też możecie zasilić samochód, na przykład spalinowy. Przecież macie auta na gaz, a metan też może posłużyć do tego. Czy na przykład z takiego kompostownika zasilić agregat prądotwórczy za pomocą metanu. Jest to bardzo proste. A dzięki temu mamy dwa źródła. Mamy i reaktor biologiczny, który wytwarza prąd z rozkładu materii biologicznej, a także mamy fabrykę darmowej energii pod postacią metanu, którą możemy zasilić agregat prądotwórczy. Fajnie, fajnie, można. Piszcie, co wy o tym sądzicie. Ale ja uważam, że każdy ogólnie człowiek na podwórku u siebie powinien mieć właśnie taki reaktor biologiczny, który by był zarazem mobilną małą elektrownią do wytwarzania prądu na swoje potrzeby, na prostej zasadzie rozkładu materii biologicznej. I dzięki temu właśnie każdy Polak by miał darmowe źródło energii w razie jakiegoś przykrego incydentu z warunkami pogodowymi, jak to u nas w Polsce bywa. No. Będzie jeszcze druga część tego filmu, gdzie mniej więcej narysuję, jak to według mnie miałoby wyglądać. Ale na razie to jest taki krótki wstęp, to będzie część pierwsza tego. Dobrej nocy życzę, trzymajcie się.